Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Powiem tak, z bólem serca sprzedaję AWP Gungnir, którą udało nam się oczywiście wygrać w poprzednim filmie. No ale dzięki temu mamy ponad 30 koła na dzisiejszą pęknię GeForce Kinesi. Witam was bardzo serdecznie. No z takim budżetem naprawdę możemy zaszaleć sobie oczywiście na skrzynkach dostępnych na stronie. Dlatego od razu idziemy na battle, bierzemy skrzynki od najdroższych, wjeżdżamy w skrzynkę Lore, w skrzynkę Olympus. No i niech będzie tutaj skrzynia Fire Serpent. 9700 zł koszt tej pierwszej bitwy. Skromnie sobie zaczynamy, biorąc pod uwagę budżet, jaki oczywiście mamy. Znaczy no skromnie, jest to tak naprawdę 1/3 budżetu oczywiście, który mamy. No ale mam nadzieję, że tutaj bitwa okaże się wygrana. Przypominam oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, oczywiście sub dzwonek, łapa w górę pod filmem, napisz komentarzyk na Discorda, no i oczywiście już tylko do CROXY, GeForce Kinesi, jak są pełnoletnim jesteś. No ale zobaczmy, bo leci skrzynia Lore i spada nie najgorzej, bo 5400 zł, bajonecik, M9, Tiger Tooth, no ale tutaj niestety skrzynia Olympus zrobiła, że tak powiem, to co robi najlepiej, czyli zrzuci totalny syf za 90 zł, stary. No ale overall, no bitwa wygrana, tak? No ale co to jest za wygrana, jak to jest na minus, no 2000, tak? A ja nie lubię tak wychodzić dużo na minus. Oczywiście chodzi CROXY. Tak jak wspomniałem, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście kod promocyjny, no i tutaj oczywiście chodzi CROXY, przez 2x wpisujesz i masz wtedy 5% więcej do każdej wpłaty. Możesz sobie oczywiście tego kodu używać do woli. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. A my lecimy ze skrzynką, no właśnie, jako skrzynką, no ta, która, że tak powiem, traktuje mnie zawsze jak, no nawet nie powiem co, ale nie no, 16 tysięcy to jest przesada, stary. Jedna taka skrzynia, no klasik, tak? 5-7, już dzisiaj się z nim zapoznaliśmy. Kolejne otwarcie, hiperbestia. Okej, okay, jej dzisiaj jeszcze nie było. No i do 3 razy sztuka. Zobaczmy, czy w końcu tu coś innego poleci. No jest szkieleton, tak? Jest szkieleton. Ale spróbujmy jeszcze raz. I mamy to, patrz! Jest Dragon Lore Castare z Olympusa! O to chodzi, właśnie! No powiem tak, no tego po tej skrzyni się totalnie nie spodziewałem, stary. Nie no, Dragon Lorka, no powiem tak, no odcinek już chyba, że tak powiem, no przyszedłem dzisiejszy odcinek, tak? Dlatego myślę, że możemy polecieć sobie na skrzynki użytkowników i spróbować coś upolować oczywiście na skrzyneczkach od was. Ktoś chciał, żebym bardzo tworzył jego skrzynkę. No dobra, mamy tą skrzynkę, tylko no teraz kurczę nie wiem, która to, więc otworzę obie. 1400 zł, tutaj kosztuje jedna. Możemy takie sobie mini porównanie zrobić. Otwórzmy, dajmy na to cztery takie. 5600, no dobra, niech leci. Zobaczmy, no i powiem tak, no jest butterfly. No i będzie chyba bardzo ciężko przebić tą skrzynkę. 20 koła, stary, a wydaliśmy tylko piątkę, więc mamy tutaj profit 4x. No 4x, stary, to co wydaliśmy. No fantastycznie te dzisiaj skrzynki od was sypią. Nie tylko skrzynki od was, ale oczywiście skrzynki na GeForce Kinesie. No i weźmy teraz sobie tą drugą skrzynkę. Tutaj mamy z kolei Butterfly Damascus Steel. No dobra, 4 takie, 6100. No i zobaczmy, czy będzie powtórka z rozrywki. No niestety tutaj ta skrzynka trochę gorzej wypadła. No ale Steel jest to profit, tak? Więc nie będę oczywiście narzekał. Idziemy na kontrakty. No nie chcę się na pewno pozbyć dzisiaj wszystkiego, co mam, ale jakiś taki, no, mini kontrakcik sobie zrobimy. 13 tysięcy, mini kontrakcik, stary, czy to jest w końcu ten moment? Tak będę powtarzał za każdym razem, jak będę robił jakiś większy kontrakt. Czy to jest ten moment, żeby w końcu rzuciło mi jakiś profit? No niestety, dzisiaj, no, coś poszło nie po mojej myśli, ale to klasycznie, to ostatnio wszystko idzie nie po mojej myśli, jeśli chodzi oczywiście o kontrakt na GeForce Kinesie. Oto oczywiście momentu, gdzie trafiłem dwa razy White Lotusa dwa dni z rzędu, tak? No to jest już taka... No będę to powtarzał cały czas, tak? Do czegoś nie dostanę. Skrzynia Eagle, no, na koszty 3 koła, myślę, że 3 takie możemy sobie otworzyć. Pierwsze otwarcie niestety pusto, no ale to są bardzo ryzykowne skrzynki. No tutaj nawet tej kosty nie dostaniemy z Eagle za 75. No i otwarcie trzecie są rękawice. Ale to są, no dobra, no jakiś tam profitik jest. No powiedzmy tak, no jesteśmy zarobasami po dzisiejszym odcinku, takimi dosyć mocnymi, tak? Zobaczmy jeszcze jakąś tutaj bitewkę sobie ugotujmy na koniec. 30 koła, do tego jeszcze mamy Dragon Lorkę, Weku, mamy Butterfly'a. No odcinek fantastyczny, stary. Ostatnie dni to naprawdę gotuje coś z niczego, tak? Bo naprawdę zaczynaliśmy od naprawdę, no budżetu ile? 7 koła?
5 koła, coś takiego jakoś. Zaczynaliśmy parę dni temu. No i jak przez ostatnie tygodnie naprawdę strasznie ciężko było mi wyjść na plus na GeForce Kinsie, no to te ostatnie dni naprawdę pokazują, że no wynagradza mi to tak naprawdę za te wszystkie momenty, gdzie no cały swój budżet odcinek po odcinku paliłem, tak? Więc zobaczmy, jak teraz skrzynia z Hołem. No już myślałem, że będzie tam czwórka, no ale to by było za dużo, jak na dzisiejszy odcinek. Zobaczmy Fire Serpent, jest AK X-Ray, tylko właśnie jaki to jest stan, 3500. W ogóle uważam, że to jest strasznie overpriced AK, ale no właśnie, spada AWP Fate, no to jest bardzo dobry drop dla mojego przeciwnika, no wypadałoby coś jeszcze dostać, żeby tutaj nadrobić, chociaż nie no, nie mamy przewagi na pewno, chociaż czekaj, nie no, 3500, nie no, nie ma opcji, niestety bardzo duża strata dla mojego przeciwnika, no i właśnie, 13800, no powiem tak, no nie będę sprzedała mojej Dragonlorki, ani tego Butterfly'a, no bo mamy jeszcze 20 koła, tak więc coś tutaj jeszcze sobie możemy zakręcić, możemy sobie pozwolić na bardzo fajną bitewkę jeszcze, tak więc weźmy sobie oczywiście skrzynki od najdroższych, no i weźmy sobie, władujmy skrzynkę Travis Scotta w sztukach 5, no i zobaczmy, czy tutaj ta bitwa no coś fajnego przyniesie, bo pamiętam, że był tu nóż motylkowy, który też niejednokrotnie udało nam się, chociaż nie wiem, ja tego motylka nie trafiłem, to mój przeciwnik tyle trafił tych skinów w tej skrzynce, więc spróbujemy złamać klątwę dzisiaj, bo no ostatni raz, jak się z tymi skrzynkami mierzyłem, no to no, no w tej puli było dosyć dużo drogich skinów, tak? Tylko no właśnie, no nie powędrowały one finalnie do mnie i te moje dropy były dosyć przeciętne z tego co pamiętam, więc zobaczymy co ta skrzynka ugotuje w tym odcinku. No te wajsy fajnie jakby spadły, no ale właśnie, no nasze skiny póki co no nie przekraczają tutaj myślę bariery 300 zł, więc jest naprawdę źle. Zobaczmy, ostatni Big Baller, coś się zmieni, no nie zmieni się totalnie nic i wydaje mi się, że to będzie bitwa w ogóle dla mojego przeciwnika, no o 20 zł. Ale no umówmy się, no bitwa za 10 koła, która, no nie, po prostu tutaj ewidentnie jakaś pomyłka się wydarzyła. No ale właśnie, no mamy taką pęgę, więc ja bym sobie zjechał na te skrzynki właśnie premium. No i otworzymy sobie tak na sam koniec skrzyneczkę Lore w sztukach 2. Odcinek naprawdę fenomenalny. No i tym optymistycznym akcentem, no optymistycznym, bo jesteśmy naprawdę bardzo dużo na plus w ciągu ostatnich dni. Kończymy będzie dzisiejszy odcinek, ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie konkurs, oczywiście przypominam, bierz udział. No i na koniec M4 Hot Rod, a ty pamiętaj o używaniu kodu Kroxy.